śmierć. Pan Jezus stoi przed złowrogim tłumem, który krzyczy: na krzyż z nim! Na krzyż! Nie broni się, nie sprzeciwia krzyczącemu wrogowi, a ludzie ciągle krzyczą: ukrzyżować go! Ukrzyżować! Jezus zaś nie mówi już. Dlaczego? Ponieważ kocha wszystkich ludzi. Panie Jezu, jakże nieraz trudno być sprawiedliwym. Jakże szybko potrafimy skrzywdzić koleżankę czy kolegę, niesłusznie osądzając. Panie, naucz nas patrzeć na innych z miłością. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Bardzo ciężki jest krzyż, który Pan Jezus wziął na ramiona. Nie bał się podjąć tego trudu. Był odważny, chociaż krzyż ciążył mu okrutnie. Wytrwale szedł naprzód. Panie Jezu, wstyd przyznać, ale jesteśmy tchórzami. Boimy się sprawdzianów w szkole, ciężkiej siatki z zakupami. Panie, spraw, byśmy umieli nieść swoje krzyże tak jak Ty, bez narzekania i przemrania. Pan Jezus upada po raz pierwszy. Tłum woła: patrzcie, patrzcie, Jezus upadł! Tak, to prawda. Nie ma Jezus siły podnieść przygniatającego go krzyża. A to dopiero początek drogi na Golgotę. Wszyscy patrzą i milczą. Nikt nie ma odwagi, by mu pomóc, a żołnierze ponaglają: wstawaj! Wstawaj, Nazarejczyku! Panie Jezu, tak wielu spośród naszych przyjaciół, znajomych oczekuje pomocy, a my udajemy, że nie widzimy. Tak wielu oczekuje na mały gest, a my odwracamy głowę. Panie, naucz nas wszystkim pomagać. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Spojrzenia Jezusa i Maryi spotkały się. Ona, jak każda mama, była smutna,
zrozpaczona, że jej syn tak musi cierpieć. Jeszcze gorsze było to, że w żaden sposób nie mogła mu pomóc. Mogła jedynie cicho wyszeptać: synu, ach, synu. On dostrzegł jej załzawione oczy i współczujące spojrzenie. Panie Jezu, często nie słuchamy naszych mam. Nieraz bywa jeszcze gorzej. Pyskujemy i marudzimy. Panie, naucz nas szacunku dla nich. Szymon z Cyreny pomaga wnieść krzyż Panu Jezusowi. Żołnierze wołają: ej, człowiecze, pomóż nieść krzyż Jezusowi! Ten odpowiada: dlaczego ja? Nie ma kogoś innego. Wymówki na nic się zdają. Szymon, bo trafił na imię, ów człowiek wziął krzyż od Jezusa. Wziął, bo bał się żołnierzy. Panie Jezu, wstyd przyznać, ale ile czasem ociągamy się z pomocą, szukamy sposobu, by się wymigać od wyniesienia śmieci czy posprzątania swojego pokoju. Panie, pomóż nam przezwyciężyć lenistwo. Załamujemy się niepowodzeniami.
Jedna porażka wścina nas z nóg. Panie, dodaj nam sił, byśmy umieli powstawać. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. Oto na drodze Pana Jezusa pojawiają się niewiasty. Współczują mu, gorzko płaczą i nie wstydzą się swoich łez. Tylko tak potrafią okazać swój bunt przeciw niesprawiedliwości, jaka dotknęła Pana Jezusa. Jezus zaś pocieszył je, mówiąc: Nie płaczcie nade mną! Panie Jezu, wiemy, że samo współczucie nie wystarczy. Ważne są jeszcze czyny. Panie, daj nam serce współczujące innym. Pan Jezus upada po raz trzeci. Pan Jezus był tak blisko celu, blisko Kalwarii i kolejny raz upadł. Straszny ciężar krzyża przytłukł go. Tłum towarzyszący Jezusowi wołał: płaczącym tonem rzekła: To już trzeci raz. Czy podoła, czy wytrzyma? Panie Jezu, my wiemy, że to nasze kłamstwa, bójki, przezywanie kolegów, niesłuchanie rodziców spowodowały, że upadłeś kolejny raz. Panie, prosimy Cię o łaskę poprawy, byśmy umieli być dobrymi dla wszystkich. Stacja 10. Pan Jezus, szat obnażony. Spójrzcie, co robią żołnierze. Rzućmy losy o jego szatę. Może uda nam się ją sprzedać. Jakże to przykre. Nie dość, że zabrano Jezusowi wszystko, to połakomiono się jeszcze na Jego suknię. Panie Jezu, wstydzimy się za takich ludzi, jak ci żołnierze. Smutne jest to, że i dzisiaj nie brakuje ludzi zachłannych, pazernych, którzy dla pieniędzy gotowi są zrobić wszystko. Panie, prosimy Cię, by wstyd otworzył nam oczy na pełne wrogości serca i wypełnił je miłością.
Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Wszyscy podążający za Jezusem stanęli, patrzą i milczą. Oto żołnierze szykują się do egzekucji. Niewiasty płaczą, wołają. Patrzcie, przybijają Jezusa do krzyża, a On nie krzyczy. Tak, Jezus nie narzekał na ból. Jakby tego było mało, modlił się za tych, którzy przybili go do krzyża. Panie Jezu, nam też inni często zadają ból. Uderzą w nos i wtedy leci krew, a my, cóż, płaczemy, zawodzimy i źle życzymy tym, którzy nas skrzywdzili. Panie, naucz nas walczyć z cierpieniem i okazywać miłosierdzie. Jezus wisi na krzyżu. Jego męka zbliża się do końca. Nagle wszyscy słyszą Jego donośny głos. Boże mój! Boże! Czemuś mnie opuścił? I cisza. Po chwili. Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Uklęknijmy. Niebo przesłonięte ciemnymi chmurami raz po raz tną je błyskawice. Pada deszcz. Odszedł ten, którego życie było piękne, wypełnione dobrymi uczynkami. Panie Jezu, Ty zawierzyłeś swemu Ojcu, Bogu. My często zawierzamy prasie, radiu, telewizji, znajomym, a zupełnie zapominamy o Tobie. Panie, umocnij nas w wierze i zaufaniu. Było jej ciężko, bo oto z chwil spędzonych razem pozostały tylko wspomnienia. Z bólem patrzyła na oczy, włosy, ręce, nogi swego syna. Ciało Jezusa umęczone cierpieniem znalazło się w jej objęciach. Panie Jezu, my też tracimy bliskich, ubolewamy i cierpimy, gdy odchodzą na zawsze. Trudno jest nam pogodzić się z ich stratą. Panie, prosimy Cię o opiekę Maryi dla wszystkich umierających. Jezus, 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 Jezus
Pan Jezus złożony do grobu. Pan Jezus leży w grobie. Grób jest ciemny, przywalony kamieniem. Wszyscy wiemy, że trzeciego dnia Pan Jezus odwalił ów ciężki kamień i wyszedł z grobu. Poprzewracali się ze strachu żołnierze, stojąc na warcie. Stał się największy cud. Pan Jezus przychodzi do nas ukryty, ale żywy. Panie Jezu, Ty nadal dźwigasz ciężki krzyż na swoich ramionach. Idziesz wśród nas. Spraw, abyśmy dostrzegli Ciebie w ludziach cierpiących, osamotnionych, chorych.